Tak więc minęła godzina 20 i rozpoczynamy w nowym roku pierwszy webinar na Mind, Body, Spirit i dzisiaj tematyka taką jak widzicie, witam wszystkich, przede wszystkim pathwork, sposób życia bez maski. Temat, który może być dla Was całkowitą nowością, jeżeli nie widzieliście naszego wywiadu właśnie z naszymi gośćmi, czyli z Sole i z Anną Adamek, ponieważ pathwork to jest ścieżka, co prawda w świecie bardzo już od wielu lat znana, od kilkudziesięciu lat, natomiast w Polsce raczkuje i w zasadzie Sole i Ania są tutaj takimi pierwszymi, że tak powiem, oficjalnymi głosicielkami, że tak powiem, tej ścieżki rozwoju duchowego, którą tutaj można nazwać troszeczkę szerzej. Bardzo podoba mi się w pathworku to, że on jest taki jakby zbalansowany, patrzy kompletnie na człowieka, no i także skupia się na tym aspekcie maski, który tutaj jest kluczowy. Tej maski, którą często przybieramy przez większość naszego życia, no i czasami do końca życia nie potrafimy jej odkryć. I pathwork, jednym z aspektów pathworku jest, czy takim celem pathworku jest na pewno odkrycie tej maski, ale nie chciałbym też tutaj się wypowiadać jako ekspert w tej dziedzinie, ponieważ ja dopiero zaczynam poznawać tą drogę. Moimi gośćmi jest właśnie Solaldet Krasicka i Anna Adamiak, które poznały tą drogę w Argentynie, tam gdzie ten temat jest bardziej rozwinięty. Zanim przejdziemy do meritum, jeszcze prośba tylko dla osób, które są na Zoomie, tutaj na webinarze z nami, na żywo, żeby zmieniły sobie tutaj taką opcję na przy czacie All Panelists and Attendees, wtedy to, co piszecie, będzie dla nas wszystkich widoczne, a czy nie tylko dla mnie i dla Sole i Ani, ale także dla Was tutaj między sobą. No i czat służy właśnie do takiej komunikacji, żeby potwierdzić, przywitać się, powiedzieć dzień dobry. A natomiast, gdybyście chcieli zadać jakieś pytania już później w kolejnej części, to mamy takie pole Q&A i tam można wpisać dłuższe pytanie, jeżeli coś się nasunie w trakcie webinaru, wtedy to pytanie nam nie ucieknie i będziemy mogli na nie odpowiedzieć na końcu webinaru, kiedy będzie właśnie czas na odpowiedzi i pytania. Jest także taka rączka, raise hand, to jeżeli ktoś by chciał rzeczywiście dostać głos i zadać pytanie za pomocą mikrofonu, to jest także taka opcja, gdyby taka była potrzeba, to też będzie na to na końcu czas. Jesteśmy także na Facebooku, więc tutaj to, co teraz mówię, nie dotyczy osób na Facebooku, ale także oczywiście kontroluję, co dzieje się tutaj na tej platformie, więc jak macie jakieś pytania, to ja także je przekażę do Sole i do Ani. Dzisiejszy webinar tradycyjnie potrwa około półtorej godziny do dwóch godzin. Oczywiście w zależności od ilości pytań może potrwać dłużej. Zakładamy, że do 22 plus minus 15 minut, jeżeli sobie planujecie. Jest nagrywany także, więc można będzie go jeszcze przez dwa dni odsłuchać na Facebooku, w tym samym miejscu, którym teraz oglądacie. Ale polecam oczywiście być do końca, ponieważ na końcu mamy konkurs. Mamy także informacje o warsztatach pierwszych w Polsce właśnie z pathworku, które będą też także całkiem nowej jakości na platformie Mind, Body, Spirit, więc jeżeli ten temat Was zainteresuje, to uczestnicy dzisiejszego spotkania będą mieli specjalne warunki, aby uczestniczyć w tymże warsztacie. Tak, po informacjach o tym, że w warsztacie będzie także sesja pytań, no i konkurs, w którym będzie można wygrać takie sesje indywidualne z Sole, bądź też z Anią, czy jedną z Sole, jedną sesję z Anią w temacie i w którym będziecie chcieli tutaj podjąć. No i trzecią nagrodą jest także dostęp do biblioteki webinarów Mind, Body, Spirit, czyli kilkudziesięciu, chyba jest tam już z 80 nagrań wideo w różnej tematyce związanych z rozwojem świadomości, z rozwojem samopoznaniem, z rozwojem zdrowia na wielu płaszczyznach, które tutaj są właśnie poruszane. Dla wszystkich nowych osób, które są tutaj, jeszcze kilka słów takich, co to jest za platforma. Mind, Body, Spirit istnieje od 2016 roku, od stycznia, więc mamy teraz już 17, 18, 19,
trzeci rok albo czwarty. Ja, jakoś tak to by było, że w 2020 roku mamy już dosyć sporo tej wiedzy tutaj zebranej. I ostatnio od jakiegoś czasu zaczęliśmy już jakby grupować te wszystkie nasze spotkania nagrywane w takie kategorie, które tutaj powstały tak spontanicznie, czyli tematyka rozwoju świadomości, praca z podświadomością, tematy związane z energią, z polem, bardzo dużo tematów związanych właśnie z relacjami na równym poziomie, zarówno relacje z samym sobą, które są tutaj też podstawą do budowania relacji i związków z innymi. Odżywianie co jakiś czas się pojawia, tematy medycyny alternatywnej rzadziej, ale także były takie tematy związane z świadomością twórcy w kontekście powiedzmy Vedic Artu, czy też tańca spontanicznego. Tutaj także tematy związane z ciałem, ruchem i także ścieżki duchowe z różnych kultur, które tutaj się pojawiają. To jest taki kolaż z przeglądem tematów. Jeżeli was coś zainteresuje, to wszystko jest dostępne na YouTubie w formie skrótów. Natomiast całe archiwum jest dostępne na platformie Mind Body Spirit w takim abonamencie miesięcznym. No, oprócz platformy jest także podcast, w którym możecie posłuchać sobie rozmów i wywiadów z uczestnikami webinarów. Tam już są 43 odcinki rozmów. Między innymi jest także rozmowa z Solę i Anią, którą przeprowadziłem u nich w Warszawie. Jest także oczywiście kanał na Facebooku, na którym oglądacie to i na Instagramie. I podcast, o którym mówię, jest dostępny na platformie Spotify oraz wszystkich innych platformach podcastowych. Nazywa się Rozmowa o zdrowiu. I wpisując tą frazę, znajdziecie najnowsze odcinki właśnie tych audycji. I oczywiście także w wersji wideo na platformie YouTube. Okej, to tyle z mojej strony takiego wstępu. Ja tutaj cały czas z wami jestem. Także pojawię się później w momencie, kiedy będziemy mówili o warsztatach. A już powoli zapraszam Solę i Anię. I w międzyczasie wrzucę wam na czacie linki, szczególnie dla tych osób, które są tutaj po raz pierwszy. Tak, Sole i Ania także prowadzą takie spotkania na platformie Zoom, ale w mniejszych grupach, więc taki webinar duży to jest dla nich coś nowego, więc liczę na zrozumienie tej całej sytuacji, a ja już będę powoli tutaj znikał i pomagał osobom, które nie mogą się powiedzmy dostać do nas. Halo, halo. Witajcie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wszystkim. Ja jestem Soledad. Ja jestem Ania. Przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim osobom, dzięki którym ten warsztat i to spotkanie stało się możliwym. Przede wszystkim Pawłowi. Pawle, tobie oficjalnie chcemy przed wszystkimi świadkami podziękować za to, że dzisiaj możemy być tutaj, za to, że możemy dać całego serca, za to, że mogą wszyscy nas poznać i poznać tę metodę. Bardzo dziękujemy z całego serca. I też chciałam powiedzieć, że obraz, który będzie z nami tutaj nam towarzyszył, to jest Agnieszki Krymowej, naszej przyjaciółki. I też tkanina mojej mamy, która była tkaczką tutaj z tej strony i Zbyszka Nowosadzkiego, też przyjaciela mojej mamy. I chcieliśmy was zaprosić do wstępu do metody Patwork. Patwork to jest ścieżka w Polsce, jak powiedział Paweł, nowa, aczkolwiek ma już swoje lata. I dzięki niej, przynajmniej ja mam wrażenie, odkąd trafiłam na tą ścieżkę, że jestem w domu. Cokolwiek miałoby to znaczyć. I o tym właśnie będziemy dzisiaj na początku mówić, bo Patwork swoją wiedzę zawiera w wykładach. Jeden z nich mówi o tym, czym jest ścieżka, czyli path. I to jest numer 204. Będziecie mieli tłumaczenie na język polski. I możemy, zacznijmy od tego, że się połączymy. Weźmiemy parę głębokich oddechów. Hmm.
i możemy poczuć, że w głębi nas, w każdym z nas jest jakaś tęsknota. Ta tęsknota może dotyczyć różnych obszarów naszego życia. I jeżeli ona wybiega poza realizację emocjonalną, czyli na przykład zrealizowaną miłość z drugą osobą lub realizację twórczą, to wtedy mamy taki znak, że jesteśmy gotowi na to, żeby wejść na drogę rozwoju duchowego. W związku z tym, że wszyscy, którzy tutaj słuchacie, jesteście w jakiś sposób już na tej ścieżce, więc będę mówić to, czym się różni właściwie patchwork od innych metod pracy. Więc przede wszystkim patchwork bazuje na prawie samostanowieniu. O tym będziemy mówić, zaproponujemy Wam ćwiczenie, dzięki któremu możemy w bardzo sposób taki lekki i prosty codziennie skontaktować się z takimś obszarem, w którym nie czujemy się wygodnie. I to jest właśnie to, co mi najbardziej się spodobało w patchworku, że patchwork nie boi się trudnych tematów. Tego, co jest niewygodne, nieprzyjemne. Bo gdzieś podświadomie czułam, że omijanie tego byłoby w jakiś sposób... nie byłoby w prawdzie. Więc my jako... osoby, które w jakiś sposób jesteśmy zainteresowani naszym rozwojem, być może zauważyliśmy, że pomimo naszej pracy i staraniom i wszelkich jakby tego wszystkiego, co robimy, żeby być w miłości, być w prawdzie i być w zgodzie z sobą, często jesteśmy wytrącani z tej równowagi przez rzeczywistość. I tą rzeczywistość to jest zarówno to, co widzimy w mediach, jak i to, co się dzieje w naszej najbliższej, najbliższych intymnych relacjach. W relacjach na przykład z moją wspólniczką, przyjaciółką Anią. Ja odkrywam te niewygodne miejsca w relacjach z moimi dziećmi, czy z rodziną szerzej pojętą i wężej, z przyjaciółmi. I to zawsze dawało mi do myślenia, że jak to jest, że ci najbliżsi zadawali mi najwięcej bólu, albo ja przynajmniej tak myślałam, że tak jest. Patchwork daje bardzo dużo wytłumaczeń, ale też naszym celem nie jest zawalić Was jakimiś tonami teorii, bo ta teoria wtedy zatrzymuje się na poziomie być może umysłu, a być może wejdzie jednym uchem, a wyjdzie drugim. I będziemy po prostu nieskazitelnie niedotknięty tymi słowami. Więc ja będę dalej kontynuować o tym właśnie, co jest zawarte w wykładzie 204 i o tym, co, jak gdyby, czym jest patchwork. Ale też równocześnie chciałabym Was zaprosić, Anią, do wspólnej krótkiej medytacji. Co my na to? Jeszcze zanim przejdziemy do medytacji, chciałam Wam powiedzieć, że obydwie, tak Sole, jak i ja, przeszłyśmy przez wiele ścieżek duchowych i wiele ścieżek, które poznawałyśmy wraz z upływem czasu. Obydwie poznałyśmy się w Argentynie i Sole, jako moja starsza siostra duchowa, pierwsza poznała tę ścieżkę już po iluś poznanych. I rzeczywiście to było coś takiego jak wejście bezpośrednio do oceanu, nawet nie pytając, o co chodzi. I rzeczywiście jestem jej bardzo wdzięczna za to, że dzisiaj możemy być tutaj razem i za to, że mnie prowadzi, bo rzeczywiście patchwork dał mi tak jakby taką pełnię. Może nie od razu pełnię szczęścia, bo nie ma jakiegoś magicznego rozwiązania, że ty coś ci się dzieje w życiu i nagle dostaniesz magicznie coś i już nagle potem będziesz super szczęśliwy, bo to jest długa praca i żmudna. Przez całe życie będziemy nad sobą pracować. Natomiast zaczęłam widzieć w swoim życiu efekty, że to nie było takie z wierzchu,
tylko dotykanie, lizanie albo malowanie tych problemów i rozwiązywanie ich na jakiś czas, tylko przez wiele momentów w życiu wchodzimy w bardzo niewygodne miejsca, to jest te, o których Sole mówiła. I my chyba jesteśmy przykładem tego, jestem Sole bardzo wdzięczna i sobie, i swojej duszy, za to, że wydaje nam się, że już przeżyliśmy bardzo dużo i nie tylko cudownych i fantastycznych rzeczy. Też czasami niemiłych, czasami bardzo ciężkich i głębokich i obydwie chciałyśmy. I Patchwork nam dał te narzędzia, które sprawiły, że dzisiaj możemy być tu razem, możemy Wam przekazywać naszą wiedzę i możemy być prawdziwe w tym, kim jesteśmy. Proponuję, żebyśmy przez cały warsztat byli uważni, jak oddychamy, jak głęboko schodzi nasze powietrze. I zaproszę Was do tego, abyście zamknęli oczy. I wyobraźcie sobie, że jesteście małym, być może źdźbłem trawy, być może listkiem, który płynie potokiem. Być może patyczkiem, być może łódką. Pozwólcie, aby Wasze ciało, takie w jakie sobie wyobraziliście, dało się ponieść tej wodzie. Być może zobaczycie mały potok, być może będzie to wodospad, być może utkwicie na chwilę w jakimś rozlewisku rzeki, zakolu. Zobaczcie, jaki jest pejzaż wokół tych miejsc i te miejsca, które przemierzacie. Pozwólcie rozluźnić się, poczuć chłód wody, być może promienie słońca lub deszcz. Oddychajcie. I w pewnym momencie rzeka zacznie się robić szersza. Być może zobaczycie ludzi na brzegu, zwierzęta, lasy, góry. Odpuszczajcie wszystko to, co na co dzień Was trapi. Pozwólcie się być tą gałązką, tym patyczkiem, tym ciałem, który płynie z prądem rzeki. I w pewnym momencie zobaczycie, że tej wody jest coraz więcej. I być może to rzeka zamieniła się w morze lub ocean. Nie widać już ziemi na horyzoncie. Jest tylko woda, niebo, rozwieżdżone lub na niebie świeci słońce. I w pewnym momencie poczujcie, że podnosi się wiatr. I być może zaczniecie się obawiać, ale zaufajcie, odpuśćcie. I powietrze znowu, pogoda wychodzi dobra i jest spokój. I poczujcie, jakie jest Wasze pragnienie, głębokie pragnienie. I być może to, co dziś odgradza mnie od tego pragnienia.
oddychajcie. Skupcie się na jednym obszarze waszego życia, czy na jednej sytuacji, w której czujecie, że nie płynie wasza energia. Głębokie pragnienie, które jest silniejsze niż pragnienie zrealizowania się na poziomie emocjonalnym lub twórczym, które płynie z poczucia, że może istnieje stan świadomości bardziej satysfakcjonujący, a także, że życie można doświadczać szerzej, bardziej wielowymiarowo. Jest to cytat właśnie z wykładu 204, który mówi o tym, że przychodzimy tutaj na Ziemię, aby skonfrontować się, poznać te obszary, które nie są takie łatwe. I właśnie z tym dzisiaj postaramy się wam przynajmniej pokazać jedną metodę z metod pracy patworku. Patwork pracuje na wielu poziomach. Tak? Może to być na poziomie na poziomie umysłu, ale też na poziomie emocji, ciała. Energii i ducha. W związku z tym otwórzmy się na to doświadczenie i nikt nie jest absolutnie zmuszony. Jeżeli czujecie, że to nie jest dla was, albo że czujecie się niekomfortowo, to bądźcie uważni na to, co mówi wasze ciało i co mówi wasze głębokie ja. Bo kwestia bycia wiernym własnym potrzebom jest jednym z tematów też, który patchwork, zresztą jak wiele terapii, też dotyka. Więc bądźmy uważni, jakie są nasze potrzeby. Wielowymiarowość. Tą wielowymiarowością to powiem wam, że już tak długo pracuję z tym patchworkiem dla patchworku i wokół patchworku, że parę trochę czasu minęło, zanim ja zrozumiałam, o co chodzi z tą wielowymiarowością. Wyobraźcie sobie, że my jesteśmy miłością, ale jesteśmy też wieloma aspektami na wielu naszych poziomach, które coś reprezentują. I tak jakbyście sobie wyobraźcie sobie, że my jesteśmy miłością, ale też są aspekty w nas, które są ciemne, które nie wiem, są egoistyczne. Jest aspekt we mnie, który kłamie, który manipuluje. We mnie nie. I my bardzo fajnie, że chcemy iść tak ku miłości, ku świetle i chcemy troszeczkę czasami tak zepchnąć na dywan to, że te aspekty w nas są. I ta wielowymiarowość nam mówi tak, słuchaj, no świadomość jest jedna, jesteśmy tylko jedną duszą i te aspekty przez ciebie przechodzą i przez solę przechodzą i tylko je reprezentujesz, ale nie jesteś nimi. To jest tak, jakbyś na chwilę chciał zamknąć oczy i wejść do ogromnego teatru i usiąść sobie w fotelu i popatrzeć, otwiera się taka kurtyna i zaczynają wychodzić aktorzy. Jeden reprezentuje zazdrość, jeden reprezentuje nienawiść, jeden reprezentuje miłość, Romeo i Julia. I jest ich bardzo wiele na tej scenie i ty je oglądasz. I tak naprawdę to my też jesteśmy nimi. To my jesteśmy każdym z tych aktorów. Dokładnie. Jesteśmy takim pojemnikiem czy balonem, gdzie wszystkie te aspekty w nas mieszkają. I jedyne, co powoduje, że my tych aspektów nie widzimy, albo negujemy, albo spychamy na bok, to sprawia, że cierpimy, że nie czujemy się pełni i że nie czujemy się, i że nie czujemy miłości do samych siebie. Ta era, która teraz nadchodzi, to jest era ludzkości, która czuje. Wyobraźcie sobie, wszystkie nasze rody, dziadków, pradziadków, nawet nasi rodzice, to pokolenie ludzi, którzy nie czuli. I jak my się rodzimy, to przynoszą nam spadku
nie tylko wspaniały dom, czy wspaniały samochód, czy ziemię, tylko przynoszą nam w spadku to, czego myśmy czego oni wtedy nie przeczuli. I co się dzieje? Zaczynają się choroby, ataki paniki, zaczynają się depresje i nie wiemy, o co chodzi, i bronimy się przed czuciem. Robimy wszystko, żeby nie czuć. Pijemy kawę, uprawiamy seks, różne używki, pijemy alkohol kompulsywnie, wszystko, żeby nie czuć. I nie wiemy, że dusza nasza się komunikuje poprzez czucie. I jak przeczujemy to, co nam się dzieje w danym momencie, to wtedy otwierają nam się drzwi na coś więcej. Bo jak wiem, co czuję w danym momencie, to wiem, czego potrzebuję i wiem, kim jestem. I to na pewno nie jest łatwa praca nad tymi aspektami wszystkimi, które krążą wokół nas i gdzieś są tutaj, i tutaj, i tutaj, i potrzebujemy zintegrować się, zaakceptować i pokochać siebie takimi, jakimi jesteśmy. To tylko brak miłości sprawia, że cierpimy. Brak miłości do siebie samych. Super, fajnie Cię słuchać. I w 204 wykładzie też jest mowa o tym, że patchwork nie jest ani psychoterapią, ani sensu stricto ścieżką duchową, ale jest zarazem i tym, i tym. Dużo elementów pracy na tej drodze, tak jak na przykład praca z zranionym dzieckiem, pokrywa się na różne inne ścieżki pracy z sobą. Ale patchwork, to co mnie w patchworku urzekło, to było to, że to było jakby wszystko zawarte i jeszcze więcej, dlatego że te wykłady, do których bardzo zachęcamy do tego, żeby sięgnąć i czytać, nie są łatwą lekturą. Ja pamiętam, że na początku, jak miałam do nich dostęp, to po dosłownie paru zdaniach zasypiałam, albo bardzo mi się chciało spać. Ciężko było mi przez ten język przejść, ale może Was to zachęci, bo jest dużo też rzeczy bardzo takich oczywistych, to co tam występuje, i można czytać jak gdyby te wykłady jeden i drugi raz i zawsze znaleźć coś nowego, jakiś nowy aspekt, który na początku nie był taki widoczny. My też będziemy za niedługo, wydamy w języku polskim książkę patchworku Żyć bez maski, która jest też bardzo dobrym jak gdyby takim narzędziem do tego, żeby pracować z maską i z cieniem. Patchwork jest, jeśli chodzi o to, bardzo precyzyjny i daje różne narzędzia, które nam pomagają być samowystarczalni do pewnego momentu. Dlatego, że jeżeli my chcemy zamknąć się w jakimś miejscu i sami ze sobą pracować, to dojdziemy do pewnego miejsca, ale zawsze ten kontakt z drugim człowiekiem i otwarcie się na drugą osobę jest, mówi o prawie boskim braterstwa, który powoduje, że jeżeli my się łączymy z Anią na przykład i ja Ani mówię moją prawdę, na przykład na dzień dzisiejszy, że czuję się na przykład onieśmielona, I czuję się, nie wiem, że moje ciało jest sztywne albo jakiś element, to Ania wie, z kim jest i między nami tworzy się coś więcej. Dlatego praca w grupie, na przykład ta grupa jest bardzo duża i to jest tak, jakbyśmy się wszyscy gdzieś łączyli intencją poznania siebie. I to jest ogromna siła. Także od początku ja miałam takie wrażenie, że właśnie to, że to są grupy, że to nie jest jedna osoba, że to nie jest jakiś jeden lider, to nie jestem ani ja, ani Ania, ani nikt konkretny, nie jest to jakaś instytucja, to mnie w tym urzekło, że każdy może odkryć swoją prawdę dla siebie. I jeżeli czujemy niedosyt pracy terapeutycznej, że brakuje nam tego elementu właśnie duszy, elementu być może Boga. Dla jednego to może być Bóg, dla innego może być inne słowo. To nie musi być akurat jakieś konkretne, bo jest jak gdyby ponad czy poza religijne. To jest po prostu ścieżka pracy duchowej. Także może, żeby tyle nie gadać, a może trochę popracować, poprosimy Pawła o
pierwszą tablicę, tak Aniu? Tak. Ale tą tablicę z pytaniami. Jeżeli macie przy sobie kartki, długopisy, to super. Jeżeli nie, to zróbcie to mentalnie i potem sobie to spiszecie. Mhm. Super. Okej. Okay. Teraz tylko zamknijmy to. Świetnie. Gotowi? Idzie. Musimy się troszkę obudzić. Za oknem deszcz, ale u nas słońce. Jesteśmy tu po to, żeby nam było lepiej. Coraz bardziej lepiej. Świetnie. Mamy takie fajne ćwiczenie na co dzień. Jak się ćwiczy z nim codziennie, można z nim ćwiczyć raz dziennie, 5 minut, 10 minut, 15 minut, potem okazuje się, że o, fajnie mi jest, więc to ja sobie jeszcze raz zrobię. Ja czasami mam tak, że w ciągu dnia, za każdym razem jak jestem w reakcji albo mam jakąś sytuację, która nie jest miła, nie wiem, mąż mi coś odpowiedział, albo nie chce na mnie popatrzeć, albo cokolwiek. Ja chciałam coś wtrącić, bo często zadają nam osoby pytania, że czy można pracować z przyjemnymi sytuacjami. Więc od razu Wam powiem, że to nie ma sensu, bo jeżeli coś jest przyjemne, łatwe, płynie, no to okej, okay, super, brawo Wy. Idziemy do czegoś, co nas porusza, co, nas, co dla nas jest niewygodne. I to jest takie bardzo proste narzędzie, ale ma bardzo duży power, bardzo duży. Dlaczego? Bo w patchworku opieramy się na czuciu. Dusza komunikuje się poprzez czucie i zaczynamy widzieć zmiany poprzez czucie. I to nie jest czucie takie, że ja zacznę się nad sobą użalać i wejdę w ofiarę, tylko to jest czucie, przeczucie. Może poleci jedna łezka, może coś się poruszy w moim sercu, w moim ciele, i zobaczysz otwarte okno i kwiaty za oknem. To jest dokładnie to. Pomyślcie sobie teraz jakąś sytuację, która Was dzisiaj poruszyła. Być może może być związana z medytacją na początku, ale być może to może być coś bardzo małego. To nie musi być wow. To może być, że ktoś mi na przykład nie ustąpił miejsca w autobusie, albo ja nie chciałam ustąpić komuś miejsca w autobusie. Także to może być cokolwiek. I mniejsze, malutkie, ale bardzo konkretne, tym lepiej. Dam Wam sekundę. Już. Okej, tak zamknijcie na chwilę oczy. Jak się poczułaś w tej sytuacji? Poczułeś? Mogłeś się poczuć na przykład? Na przykład niezauważony, niezauważona. Niechciany. Obrażony. Obrażona. Niezrozumiana. Tak. Odepchnięty, odepchnięta. Osądzona, osądzony. Zaatakowany. Zastraszony. Jak się poczułem? Jak się poczułam w danej sytuacji? Nawet jak wiemy o sobie bardzo dużo, to przez całe życie możemy używać tego narzędzia. Bo dopóki jest nas ciało fizyczne, dopóki jesteśmy na tym planie, to ta praca, codzienna praca takiego wyrywania chwastów, czy tak jak z mojego księcia wyrywanie baobabów, jest konieczna. Bardzo dobra. Następne pytanie. Co poczułeś? Co poczułaś? Jakie to uczucie? Gniew, lęk, frustrację, złość. Co poczułeś w związku z tą sytuacją? Może być więcej niż jedna emocja. Czuję, że w tej grupie jest bardzo wiele osób, które dzisiaj miały trudne sytuacje. Weźcie głęboki oddech i puśćcie. Nie jesteś tym, co się dzieje. Tylko jesteś tym, który pokazuje to, co się dzieje. Dokładnie. Ja też czuję, że dotykamy takich miejsc, które mogą być bardzo wrażliwe dla Was. Tylko poczuj swoje serce. Tylko poczuj swoje serce. Jesteś tu dlatego, że chcesz, żeby było lepiej, że chcesz zrozumieć, że chcesz pójść dalej.
że chcesz być szczęśliwy. Czwarte pytanie jest dosyć może trudne, ale tutaj w tym pytaniu ty bierzesz odpowiedzialność za wiele rzeczy, a przede wszystkim za swoje życie. Jak się oddzieliłeś w tej sytuacji? Na przykład ja się oddzielam tak, że przestaję mówić, wychodzę do swojego pokoju i stawiam się ponad moim mężem. Mówię, ja tu jestem lepsza, bo ja jestem super uduchowiona, a ty jesteś w ogóle jakimś architektem, o co tu chodzi? I się oddzielam. I idę do swojego pokoju. I tak tkwię i czuję, że jest taka bariera energetyczna bardzo silna. Możesz się oddzielać w różnoraki sposób. Możesz zacząć mówić bardzo szybko, możesz zacząć robić impulsywnie, kompulsywnie coś, nie wiem, bardzo dużo rzeczy. Co jeszcze może być? Oddzielenie to jest ten moment, kiedy ja nie jestem połączona. Jeżeli coś się wydarzyło w moim codziennym życiu, co mnie poruszyło, i ja nie mam otwartego serca, żeby od razu z tą osobą porozmawiać, to znaczy, że się oddzieliłam. Więc wyobraźcie sobie, jak to jest rozpowszechniony mechanizm, który zresztą się łączy z jedną z randuszy, o których Ania będzie później mówić, będziemy mówić w tym wykładzie. To jest oddzielenie, które też może być ode mnie samej. To znaczy, że jeżeli ja konfrontuję się z sytuacją, która jest dla mnie bolesna, nie podoba mi się, jest niewygodna, to mogę się też od siebie oddzielić, od tego czucia. Mm-hmm. Więc bądźmy uważni i zobaczmy, w jaki sposób i czy w ogóle się oddzieliłam. Mm-hmm. Okej. Okay. Gotowi do następnego pytania? Jakie masz przekonania w związku z tą sytuacją? I możesz powiedzieć, jeśli mi się stało to i to, albo jeśli on coś tam, wtedy ja, 3 kropki, dokończ. Albo cokolwiek, na przykład, mężczyźni są do niczego. Blondynki są jakieś tam. Nigdy nie dojdę do, nie osiągnę sukcesu, jestem do niczego. Może to być jakakolwiek myśl, która uogólnia. I zawsze będę sama. I tego może być więcej. Więc tu w tym momencie pracuję na poziomie mentalnym i łączę się z tym wszystkim, co jest u mnie w mojej podświadomości zamrożone. Jeżeli jest zamrożone, nawet jeżeli to jest zdanie, które jest w gruncie rzeczy pozytywne czy poprawne, to ono już jest, nie jest w prawdzie, bo my powinniśmy płynąć z życiem, z potokiem życia, poddając się temu, co się dzieje. I to nie znaczy, żeby być, poddawać się wszystkim, wręcz odwrotnie. Znajdujemy własną siłę, która wypływa z naszego łona, chara i jesteśmy sobą, jesteśmy w naszej delikatności i w naszej prawdzie i nie potrzebujemy się odgradzać na 1000 sposobów i nie potrzebujemy tworzyć tych wszystkich przekonań. To są tylko przekonania. One nie są prawdą. Ty też nie jesteś nimi. Okej. Gotowi do następnego pytania? Zamknij na sekundę oczy. Weź bardzo głęboki oddech, taki zbierający wszystko, co jest w twoim ciele. Wypuść powietrze, mówiąc i poczuj, gdzie ta sytuacja, gdzie to zdarzenie, które dzisiaj wywołało w tobie całą burzę tego wszystkiego, gdzie się odkłada w twoim ciele? Poczuj twoje ciało. Możesz na chwilę mieć zamknięte oczy. Zobacz, czy to są barki, czy to jest kark, czy to jest szyja, czy może cię ściska za gardło, czy może zacznie ci się kręcić w głowie, może zacznie boleć cię brzuch, może zacznie cię kłuć coś w sercu, może poczujesz, że nogi są tak ciężkie, że aż ołowiane. Okay. I zobacz, jak bardzo twoje ciało wyraża to, czego ty nie w
wszystko to, co ci się dzieje w związku z daną sytuacją, jak twoje ciało ci to pokazuje, w którym miejscu jesteś? Jak moje gardło teraz na przykład. Mhm. Nie jestem przeziębiona, ale sam fakt, że mówię do was i czuję się taka właśnie tym bardzo poruszona i oczywiście bardzo szczęśliwa, ale z drugiej strony jest we mnie lęk, żeby moje słowa nie były źle zrozumiane, żebym trafiła do was, żebym też obawiam się krytyki, osądu i to się wyraża przez tą chrypkę i ten lekki kaszel, którego wczoraj nie miałam zupełnie. To jest taki przykład z życia, więc. I ta prawda, którą Sole wyraziła, jest miłością. Zobaczcie, że nie, prawie nigdy nie jesteśmy w stanie wyrazić swojej prawdy. Prawie nigdy nie jesteśmy w stanie dojść do tego, żeby powiedzieć, kim jesteśmy w danym momencie, co czuję, jak się dzieje coś. Nie obwiniając i nie osądzając niczego, co jest na zewnątrz, bo wszystko to, co jest na zewnątrz, wszystko i sytuacja, mam dla was dobrą wiadomość, i ta sytuacja, i osoby, i całe życie, które nas otacza, jest absolutnie neutralne. Dziękuję, komentarz wyszedł mnie. Dzięki. Co tam było w komentarzu? Nie, że dobrze, ktoś, kto mnie lubił, powiedział, że to mówię dobrze. Tak, ale w nas zawsze będzie to zranione dziecko, które było kiedyś uciszane, które było kiedyś osądzane, które było, nie było zrozumiane. I to jest duża część tej pracy, za którą właśnie bierzemy w patłorku odpowiedzialność. To znaczy, że moje zranione dziecko jest we mnie, było i prawdopodobnie będzie. Ale ja jako dorosły, jako część, aspekt dorosły we mnie, jestem odpowiedzialna za to dziecko. Nie moi rodzice, nie Ania, czy moje dzieci, czy znajomi, czy ktokolwiek, czy autorytet. Ja jestem odpowiedzialna za moje dziecko. Jeżeli mogę spojrzeć na siebie w ten sposób, że we mnie, owszem, są aspekty zranione, ale ja nie jestem tym zranieniem. Jeżeli ja zobaczę, że mogę coś z tym zrobić i mogę wziąć to dziecko za rękę, z tym będziemy zresztą na warsztatach więcej pracować, mm-hmm. bo teraz nie ma nawet czasu, żeby wszystkie tematy zgłębić, poruszyć, mm-hmm. ale wszystkie te osoby, które jeszcze nie miały okazji pracować z dzieckiem, to po praktykach, które my też będziemy proponować, bo z naszego doświadczenia codzienna praktyka, tak jak na przykład ta introspekcja, są kluczem do tego, żeby rzeczywiście nasz proces poszedł do przodu. To nie jest tak, że ta codzienna introspekcja musi być taka. To jest taki przykład jakiejś. Może być introspekcja osądów, może być introspekcja, możemy kreować nasze introspekcje według pewnych zasad i jak gdyby, żeby nam to służyło i żeby to służyło samopoznaniu, na przykład nie służyło tego, żeby lepiej obwiniać innych, tylko żeby poznać, jakie moje nastawienie głębokie, jakie moje postawa, jakie przekonanie, jaki system obronny we mnie spowodował, że dana osoba na przykład nie ustąpiła mi miejsca w kolejce, chociaż mam dziecko w brzuchu, 9-miesięczną ciążę i 2-letnie dziecko trzymam za rękę, tak? Że można powiedzieć, to są nie ludzie, to są potwory, prawda? Ale my patrzymy się, okej, okay, być może jest coś, co ja mogę w moim nastawieniu zmienić, wziąć za coś odpowiedzialność i wtedy wchodzimy w proces leczenia, można tak to nazwać, albo na pewno wchodzimy w prawo samostanowienia. Wychodzę z założenia, że jeżeli moje życie jest takie, a nie inne, ja jestem jego twórcą i mogę coś z tym zrobić. Nie muszę się poddać, nie muszę się cierpieć i się biczować, tylko mogę coś z tym zrobić, bo patchwork mówi w ogóle o tym, że tak naprawdę naszym celem jest być bardziej szczęśliwym, czuć przyjemność. To, co Ania w pewnym momencie powiedziała o seksualności, żeby nie było źle zrozumiane, że patchwork odgania od seksualności, wręcz odwrotnie. Ale wpuszczenie świadomości i poznanie cienia, na przykład w seksualności, jest bardzo ważne, bo
To jest to miejsce, gdzie najbardziej intymnie możemy się połączyć z drugą osobą. To najpiękniejszy aspekt naszej duszy, kiedy łączymy się z drugim człowiekiem i poprzez drugiego człowieka osiągamy najwyższą świadomość. To jest zupełnie na jeszcze inny webinar, tylko Wam chcemy powiedzieć, że to jest też bardzo ważny aspekt w nas, który gdzieś tam został zapomniany albo zepchnięty w związku z tym, jak się wychowaliśmy. To zostało nam 5 ran. Zostało nam 5 ran. Została nas jeszcze maska, wyższy niższy byt. Także będziemy spokojnie wszystko, zrealizujemy plan, nie bójcie się, nie obawiajcie się. A jeżeli się obawiacie, to zróbcie sobie codzienną introspekcję. I nie wiem, za chwilę będą jakieś pytania, Paweł nam da znać, bo pierwszy raz dajemy taki webinar, także jak będą jakieś pytania, to piszcie, zapisujcie, Paweł nam będzie je przysyłał i za chwilę będziemy za nie odpowiadać. Natomiast na nie odpowiadać. Za nie nie będziemy odpowiadać na nie. Wyobraźcie sobie taką pełnię księżyca. Ja sobie ją tutaj taką wyobraziłam, to jest nasza dusza. I na tej duszy jest takich 5 czarnych punkcików, takie skazy. Te skazy, my się z nimi rodzimy już, jak dusza schodzi na ziemię i wchodzimy już w łono matki, to już te 5 punkcików mamy. To są nasze rany duszy. My je ze sobą przynosimy. One w pewien sposób są połączeniem z Bogiem, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić, ale są też aspektem naszego cienia. Ich potrzebujemy ich po to, żeby je poznać, zintegrować, zaakceptować i przetransformować na miłość. Te rany duszy przejawiają się czy manifestują w naszym życiu na początku, kiedy jesteśmy dziećmi. Są ranami naszego dzieciństwa. I teraz jest ich 5. Rana zdrady, rana opuszczenia, osądu, oddzielenia i negacji. Mamy 5 ran duszy. Zazwyczaj są 2, które są przodujące. Na przykład moją to jest rana zdrady i opuszczenia, ale zawsze te 5 jest aktywnych i się przeplata pomiędzy sobą w ciągu naszego życia, tak jak my dzisiaj się przeplatamy. Chciałam jeszcze tylko dodać, że wszystko to, co my mówimy, sprawdzajcie, jak to dla Was, co to Was robi. I to nie jest tak, że to jest jakaś prawda objawiona, tylko my z tym pracujemy i widzimy efekty. Natomiast są różne teorie, jeśli chodzi o rany duszy, ale te rany duszy rzeczywiście są we wszystkich. Mogą być jakieś odmiany, niuanse. My nie będziemy wchodzić jak gdyby w głębiej jak dzisiaj, ale to jest spojrzenie, które pozwala wyjść poza dzieciństwo i nie utkwić w obwinianiu naszych rodziców. Bo to, co się stało, to już się nie odstanie. Natomiast my cały czas możemy być szczęśliwi, możemy żyć pełnią naszego potencjału, możemy mieć cudowne relacje i przede wszystkim być w zgodzie z sobą, co jest chyba najbardziej cenne dla mnie w tej drodze. Jak poznać, czy te rany w ogóle w nas są? Bo może powiesz, słuchaj, Ania, ale co ty w ogóle gadasz? Ja w ogóle nie mam żadnych ran. W ogóle ze mną jest wszystko okej. Okay. Mam jakieś tam niemiłe sytuacje w życiu, ale ja ran nie mam. Okej. Więc pomyśl sobie, czy w jakimś momencie poczułeś się niechciany, niezrozumiany, samotny, brakuje ci kontaktu fizycznego być może. Być może jesteś niezaakceptowana w pracy, w domu. Może czujesz, że jesteś odrzucona. To jest to trochę, co zrobiłyśmy na początku z tym ćwiczeniem. Jeśli tak się czujesz, to znaczy, że te rany są bardzo żywe w tobie. I teraz co się dzieje? One cały czas pulsują. Ty czegoś chcesz, a rana jest tutaj i cały czas pulsuje. Ty bardzo chcesz mieć wspaniałą relację z mężem, z córką, z szefem. Ty bardzo chcesz mieć świetną pracę. Ale rana cały czas jest żywa. I im bardziej jest żywa, tym bardziej boli i wyraża się poprzez bardzo głęboki żal, który czasami czujemy i nie wiemy, o co chodzi, poprzez to, że się czujemy zupełnie niewartościowi i poprzez to, że w ogóle nie mamy mocy do życia. W ogóle jakbyśmy totalnie byli bezsilni, nie mieli z czym wejść w życie. Bo pod tymi ranami jest bardzo, bardzo, bardzo duży ból, który właśnie się przejawia tak, a nie inaczej. I teraz tak, my się od tego bólu oczywiście bronimy.
w bardzo wszelaki sposób się bronimy. Atakujemy, oddzielamy się, negujemy, a przede wszystkim nie czujemy. I im bardziej ta rana jest żywa w nas, tym bardziej prosimy na zewnątrz, żeby nam dał to, czego nie dostaliśmy w danym momencie, jak byliśmy mali. I dzisiaj nie dostajemy tego, jak jesteśmy dorośli, na przykład, nie wiem, nie jestem akceptowana totalnie przez kogoś, tak? To ja już wiem, że ta moja rana gdzieś jest żywa i pulsuje cały czas we mnie. Cały czas. I w ten sposób stajemy się zależni. Zależni ekonomicznie, zależni emocjonalnie, zależni od... I cały czas czekam, mówię, no dobra, no niech mi w końcu to życie przyniesie to, czego ja tak bardzo pragnę. Natomiast to miejsce, to pokazuje, jak bardzo brakuje ci miłości własnej. To jest tak, jakby to miejsce było takie, wyobraź sobie takie dno oceanu albo nie wiem, suchą pustynię, gdzie ty tak bardzo pragniesz miłości, akceptacji, zrozumienia, jedności i życie ci tego nie daje. I to jest to miejsce, nad którym my w patchworku pracujemy, gdzie uczymy się dawać sobie miłość, zdajemy sobie sprawę z tego miejsca, przeczuwamy ból i dajemy sobie miłość w tym miejscu, my sami. To miejsce jest wyrażane poprzez nasze wewnętrzne dziecko i bardzo często z tym pracujemy. I mogę Wam powiedzieć, że rany duszy są do wyleczenia, chociaż pracujemy nad nimi całe życie, a pracujemy nad nim albo bardzo długo, bo też nie pracujemy nad sobą, tylko że nad sobą, tylko że pracujemy, jak pracujemy nad sobą, to też pomagamy ludzkości się uleczyć w jakiś sposób. I jeszcze tu chciałam coś dodać. Możemy je uleczyć, na przykład rady zdrady, możemy uleczyć ufnością. Ufać i wierzyć, nauczyć się ufać, nauczyć się wierzyć. Na to też mamy różne narzędzia, z którymi pracujemy. Ale jak gdyby na pierwszy jak gdyby poziom tego pracy z ranami duszy, to jest właśnie czucie, to jest otwarcie się na czucie bólu, który jest pod tymi właśnie, na przykład takie codzienna introspekcja wskazuje też na rany duszy. Jak się robi pod tym kątem, to można odczytać, jaka jest akurat aktywna w danej osobie. Często mamy dwie, trzy rany w tym samym czasie i one nam mogą po prostu przestać tworzyć nasze życie i to jest jak gdyby celem, że one zniknąć nie znikną, z tego co my wiemy, ale to jest jakieś tajemnicze bardzo, nie, tak dokładnie nie wiemy, ale one mogą przestać być aktywne, to znaczy możemy przestać żyć z tego poziomu, bo jeżeli we mnie jest na przykład rana zdrady, to będę tworzyć takie relacje, w które albo ja będę zdradzała, albo mnie będą zdradzani. I to nie tylko chodzi o zdradę właśnie seksualną, że ktoś kogoś partnerską, czy coś, tylko to jest to miejsce, w którym ja nie jestem w kontakcie z sobą i na przykład, żeby przytrzymać miłość Ani, będę robić wszystko i będę robić i zapomnę o sobie, zapomnę o tym, że powinnam pójść spać o danej godzinie. To są małe rzeczy, ale w tych małych rzeczach tkwi mnóstwo informacji, że ja, żeby tylko się przypodobać, to nie wiem, zrobię, no znamy wszyscy te miejsca, w którym, żeby nie stracić drugiej osoby, zostawiamy siebie. No i też tutaj jest cała też właśnie z tym związana ścieżka pracy, która, prawdę mówiąc, dosyć szybko leczy relacje, dlatego że nie zdajemy sobie sprawy, na ile zostawiamy siebie w codziennym życiu. To też bardzo widać z dziećmi, bo wydawałoby się, że dzieci są takimi półbogami, albo są jakimiś tam, w pewnym sensie, że wszystko im jesteśmy winni. Ja sama zresztą mam ten temat z moimi dziećmi, które już są dorastające. I muszę bardzo pilnować siebie, żeby właśnie nie... Czasami mi się udaje, a czasami nie, przyznam szczerze, że kiedy oni czegoś potrzebują i tak na zaraz, to ja nie zawsze sprawdzam, czy to nie skoliduje z moją potrzebą i nie robię tej takiej małej, chociaż takiego spojrzenia wewnątrz, żeby dać im to, co najlepsze, co niekoniecznie jest to, czego oni żądają w danym momencie. I właśnie tutaj wychodzi też temat granic, że czy umiem stawiać granice moim dzieciom, czy w ogóle ludziom.
Dużo przy sobie tematów... umiem postawić granice, bo bardzo często jest tak, że się rzucam w wir pracy i w ogóle zapominam, wszystko jest ważniejsze, tylko nie ja. Mnie na przykład patchwork dał coś niesamowitego, bo ja też mam bardzo, miałam teraz już mniej taką ranę oddzielenia i ja zawsze myślałam w tej ranie oddzielenia, jak mi powiedzieli, że ona mówi, że no wiesz, coś tam się dzieje, a ty tak mówisz, no dobra, i przechodzisz obojętnie, nie wiem, kogoś przejechał samochód, a ty tak mówisz, no dobra, to jego rana duszy i sobie idziesz dalej i nie zdajesz sobie sprawy, jak masz żywą tą ranę oddzielenia, ale przede wszystkim u mnie to było takie albo ja, albo ty. Albo moje potrzeby, albo swoje potrzeby. I w ogóle nie było mowy o tym, że mogą być wzięte pod uwagę i może się stworzyć coś cudownego i kreatywnego, biorąc pod uwagę obydwie osoby i potrzeby mnie i Sole. Ja tego w ogóle sobie wcześniej nie wyobrażałam. Albo ja i mój mąż, albo ja i moje dziecko. Cały czas mi się wydawało, że to jest albo ja, albo ty. I byłam bardzo nieuświadomiona, że tak powiem, w tej kwestii. I jak dużo miłości przyniosło mi cały czas wchodzenie cały czas w to miejsce, gdzie ja czułam niewygodę, bo ja bardzo chciałam, żeby tylko moja potrzeba, a ta druga nie. I jak bardzo mi odpuściło i o wiele szczęśliwsza się czuję teraz, jak sobie coraz bardziej uleczyłam to miejsce, czy cały czas wchodzę w nie i sobie zdaję sprawę. Ja tutaj trochę pilnuję czasu, żebyśmy się nie wyszły poza ramy tego webinaru, ale też chciałyśmy powiedzieć, że patchwork ma parę narzędzi. To nie jest jedno narzędzie, ale to też nie jest czysta. Jeden to jest to, co widzieliśmy już razem, codzienna introspekcja. Druga to jest medytacja. Trzecia to jest modlitwa, czyli to jest modlitwa, w której ja się zwracam do absolutu, do Boga, do mojego wyższego ja. Który w każdym jest. Jeżeli ja przyjmę jako praktykę modlitwę, to rzeczywiście postęp pracy się bardzo przyspiesza. Czasami może to spowodować większe i szybsze turbulencje. ale zawsze samolot szczęśliwie ląduje. I naprawdę... staje się to jakby taką już takim, nie wiem, rutyną, żeby się zwracać do tego absolutu, do wyższego ja, można to nazwać, czy do Boga. Nawet jeśli słowo Bóg z wami rezonuje, to nie chodzi o takiego Boga, którego może, o którym, nie wiem, Boga, nie chcę wchodzić może w temat Boga, natomiast słowo Bóg my czasami będziemy używały, natomiast każdy może sobie to słowo zastąpić czymkolwiek. Miłość bezwarunkowa, wszechświat, cokolwiek. Najważniejsze to jest, moim zdaniem, to jest to miejsce, w którym ja jestem połączona ze sobą i z tym, co mnie otacza. Kolejnym narzędziem, z którym pracuje patchwork, to jest właśnie spotkania w grupie, dlatego że w grupie ja się otwieram na cały krąg osób. Te osoby, które doświadczyły takich grup patchworku, wiedzą, że można bardzo popchnąć pracę do przodu, bo to już nie jest tylko Ania i helper, czy jakiś terapeuta, ale jest czasami 7, czasami 10, czasami więcej osób i każdy ma możliwość otworzyć się na to, co drugiej osobie się dzieje. I to powoduje, że albo ja odkrywam nowe miejsca w sobie, o których nie miałam zielonego pojęcia, albo czuję się, że to nie tylko ja to mam, i inni też. I jest wiele aspektów, które powodują, że rzeczywiście ten proces idzie do przodu bardzo szybko. No i oczywiście też prace, właśnie indywidualne sesje, które my tutaj też przygotowałyśmy. Włączyłyśmy do pakietu, bo wiemy, jak bardzo są one pomocne. Zawsze druga osoba dodaje więcej inną energię. I może zobaczyć to, czego ty nie możesz zobaczyć, jak sam ze sobą pracujesz. Na przykład bardzo często jest tak, nie chcesz. Albo nie chcesz. Na negacji. Bardzo często mówisz, no dobra, ja z tym już pracuję i ciągle jestem w tym samym miejscu. To czasami ten ktoś z zewnątrz jest bardzo potrzebny.
I nawet jeśli ten z zewnątrz ktoś też ci mówi, ty też możesz zostać w takim miejscu, kiedy wybierasz nie słuchać i też negować. I gdzieś tam o ten opór do tego, żeby przejść, żeby być szczęśliwym, gdzieś tam w tobie też może być. I tu się uczymy akceptować tych aspektów też. Co nam zostało? Maska. Właśnie, opowiem troszeczkę o... I tutaj poproszę Pawła, żeby nam kolejne... Nie wiem, jak to nazwać, pracę artystyczną mojego autorstwa pokazał. Nie wiem, czy... Paweł, jesteś tam? Możemy... O, jest. O, brawo. Wow. No tak. Więc to, co jest w środku tego można powiedzieć, tego obrazu, to jest nasze wyższe ja. To jest właśnie to światło, które zawsze jest w każdym z nas. To światło, gdy zaczynam pracować ze sobą i zaczynam poznawać siebie, staje się coraz mocniejsze i coraz bardziej przebija na zewnątrz. To jest taki przykładowy schemat, którego też nie przywiązujmy się do tych obrazów, bo tego się nie da tak naprawdę przedstawić w takim obrazie 2D. Ale w związku z tym, że dla niektórych to jest zupełnie nowe pojęcie, to tak to przygotowałam. Wokół wyższego bytu narasta niższe ja. I to jest właśnie to, co nazywa się też cieniem. To są wszystkie te aspekty, w których ja jestem albo w ignorancji, albo jestem właśnie w reakcji, być może czuję agresję. I czego generalnie uczymy się w naszym dzieciństwie wstydzić. Tak? Zawstydzają nas nasi wychowawcy, nasi rodzice. Ocena. Tak, jest to jak gdyby to miejsce, w którym dziecko 2-3-letnie chce chodzić, paradować nagie, a jego rodzice szybko zakrywają i mówią nie wolno i powodują, że to dziecko, że w nim się zaczyna gasić to światło właśnie wyższego ja. Jeżeli mamy blisko małe dzieci, takie malutkie, to wiemy, jakim światłem i jaką miłością emanują. I w tym procesie wzrastania, jak powiedzmy rodzina, nauczyciele i wszyscy ludzie, którzy mają styczność z tymi dziećmi, jak gaszą powoli to światło. I to nie jest tak, żeby się jakoś biczować czy oskarżać, ale każdy z nas doświadczył tego procesu. I wtedy zaczyna tworzyć się ten trzecia warstwa. Te kolory nie są przypadkowe. Tak jak wyższy byt jest światłem i symbolizuje go żółty kolor, ciemny byt jest cieniem i jest czymś mrocznym, tak maska ma takie mdłe i kolory kiczowate. Tak? To jest coś, co można powiedzieć, że trochę śmierdzi. To jest tak jak obraz artysty, który może nie jest piękny, jak na przykład obrazy Goi, albo Picassa, który wyraża emocje. One często właśnie artyści łączyli się z tymi energiami i wyrażali poprzez swoją twórczość. A maska byłaby takim kiczowatym obrazkiem jelenia na rykowisku. Że czujemy, że niby wszystko jest i słońce, i woda, i ptaszki i coś tam, ale to wszystko jakieś jest takie sztuczne. I właśnie ta maska jest taka sztuczna. To jest to miejsce, w którym ja wychodzę do świata, żeby tylko nie pokazać aspekty mojego niższego ja. Żeby tylko nikt nie domyślił się, że na przykład zazdroszczę, że nienawidzę, że się oddzielam, że osądzam. Że obwiniam, albo siebie, albo innych, albo że czuję się niezrealizowany, albo to jest właśnie to miejsce, w którym ja przybieram sztuczną pozę i mówię, jak jest cudownie, jak jest wspaniałe, mam taką cudowną rodzinę i w ogóle wszyscy mnie lubią, albo na przykład przybieram też pozę ofiary, to też może być maska. To nie jest tak, że maska ma jedno oblicze, masek jest dużo. Są trzy takie główne. Moją maskę, jaką jest maska spokoju, która powoduje, że bardzo mam dużą łatwość stawiania się ponad, czyli jak gdyby jest we mnie dużo pychy,
która powoduje, że ja się oddzielam od innych osób, ale przede wszystkim od siebie. I takim obrazem, który to symbolizował, to był jakby lód, który w procesie pracy się roztapiał. Każdy z Was może poczuć, jaką mógłby mieć maskę. Są trzy. Ja mam maskę mocy i ja atakuję. Ja jestem agresywna, atakuję i ta maska, i tą maskę mocy, ale też mam czasami bardzo widoczną maskę miłości. I bardzo często mi się zdarza, że nie jestem prawdziwa, chociaż teraz coraz mniej. Uczę się akceptować tych aspektów we mnie, że przychodzą mnie, no cześć, pomóc ci, super, oczywiście, już nieważne, że zupełnie co innego myślę, co innego chcę, czego innego potrzebuję, to zawsze ta maska miłości gdzieś we mnie jest. I maskę, oprócz maski miłości jeszcze mamy maskę mocy, która jest jak gdyby takim odwrotnym biegunem maski miłości. Maska miłości się poddaje, robi to, co inni chcą, w środku gromadząc agresję i gromadząc frustrację, a po drugiej stronie jest maska mocy, czyli maska, która mówi, ja przejdę przez życie po trupach, mnie jest nikt niepotrzebny do szczęścia, muszę dojść do moich celów. Też będziemy bardziej dotykać tych tematów i zgłębiać na warsztatach, ale to jest coś, co jest ważne wiedzieć, że te trzy maski to są trzy boskie atrybuty, które są w każdym z nas. W nas jest miłość, w nas jest moc, w nas jest mądrość i spokój. Spokój i mądrość to jest właśnie ta maska jedna. I powinny te trzy jakości przepływać Swobodnie. Powinniśmy w danej sytuacji mieć właśnie ten atrybut miłości, w drugiej mocy, nie tracąc siebie. Natomiast dziecko wybiera jedną pozycję, ewentualnie dwie i doświadcza tego, że na przykład rodzice przyklaskują temu, że jest taką grzeczną dziewczynką albo że jest na przykład hardym chłopcem i zamyka się w tym miejscu. I staje się po prostu i staje się tą maską i zaczyna być już nie obserwatorem tej maski, tylko nią się staje. I tak jak narysowałam, to nie jest tak, że my jesteśmy tą maską. Zawsze są takie miejsca, w których prześwituje nasz wyższy byt. Tak jak i prześwituje nasz niższy byt, bo czasami nie możemy go całkowicie okiełznać tą maską. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że nie ma w nas niczego złego. Nie robimy nic źle. I wszystkie te miejsca, które poznajemy, nawet niewygodne, poznajemy maski, nasz niższy byt, nasze wewnętrzne dziecko, które czasami jest bardzo zranione, ale czasami też jest, no, czasami jest bardzo wielkim egoistą i jakoś chce coś na siłę i tak dalej, to nie ma w nas absolutnie nic złego. To są takie miejsca, które Pathwork zaprasza, żebyśmy weszli i nie po to, żeby się zdołować, żeby powiedzieć, no dobra, no to jestem tym egoistą, o Boże, i co ja teraz zrobię? Albo jestem tą, która, nie wiem, popchnęła kogoś tam, albo nie odpowiedziała, albo coś tam. Tylko zapraszamy do tego, żeby się poznawać poprzez to, o czym dzisiaj mówiłyśmy, po to, żeby zaakceptować, żeby zintegrować w sobie wszystkie te aspekty i żeby odnaleźć w sobie tą miłość, którą Sole narysowała na kolor złoty, piękny. Bo my w środku tacy jesteśmy, absolutnie. Takie się urodziłyśmy i do tego idziemy. Do tego idziemy, żeby za każdym razem otwierać swoje serce, żeby poprzez codzienną pracę i poprzez narzędzia, które daje Pathwork, żebyśmy mogły coraz bardziej kochać, coraz mniej się oddzielać, coraz mniej negować, coraz mniej oporu stawiać. I używamy tej duchowości nie po to, żeby iść do światła i się czuć wspaniale w danym momencie, tylko żeby wejść potem każdego dnia w nasze relacje codzienne, do naszej rodziny, do naszych pacjentów, gdziekolwiek jesteśmy i zanieść kawałek tego, co w nas się przetworzyło i otworzyło na miłość, zanieść dalej. I to jest może ten punkt, który dla mnie akurat jest najtrudniejszy, bo ja bardzo lubię uciekać w duchowość i w medium i w jakieś tam anioły.
i fajnie jest na moment, natomiast rzeczywiście trudno jest, jak potem idę do swojej rodziny, czy relacje jakieś międzyludzkie i trzeba powiedzieć swoją prawdę. Trzeba powiedzieć, kim się jest w danym momencie. Ale to nie jest niemożliwe. Tak, i to, co Ania właśnie powiedziała, to jest moim zdaniem jakby takim kluczem definiującym patchwork, że patchwork nie zaprasza na ścieżkę iluzji. Tylko mówi bardzo wyraźnie, co może nie być takie bardzo popularne ani przyjemne, że żeby dojść do tego światła, do tego złota, do tego, co jest naprawdę wartościowe, musimy przekopać się przez błoto, przez być może przez szambo i przez ranę duszy. Tak, i że to nie da się tego przeskoczyć. Możemy iść, brnąć w iluzję i mówić, okej, ja to wszystko sobie odłożę na kiedyś indziej. I to też tak może być, bo tu nie ma, czas nie odgrywa roli. Mamy cały czas dla siebie. A jeżeli chcemy rzeczywiście, chcemy coś przetransformować, ale tak naprawdę w tej rzeczywistości, nie gdzieś tam, tylko tu, na tej ziemi, w tym ciele, z tą rzeczywistością, która jest coraz bardziej trudna i która coraz bardziej, której nie możemy tak sobie uporządkować umysłem, to mamy tutaj właśnie taką ścieżkę, która nam daje taką możliwość. Okej, tutaj mamy za chwilę jakieś pytanie, natomiast zanim to jest moment, za chwilę, za dwie minutki ja coś jeszcze powiem, będziemy odpowiadać na pytanie, także piszcie i możecie też machać i podobno Paweł was zobaczy. Jeszcze mamy jedno ćwiczenie, które nie wiem, czy mamy czas, bo tutaj Paweł jest naszym, nas tutaj musi okiełnać, bo możemy gadać godzinami i was zanudzać tymi tematami. Ale mamy jakieś ramy czasowe i musimy się trzymać pewnej. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć o jednym aspekcie. Możemy dalej jakby iść z webinarem, więc nie ma problemu. Jest jeszcze czas, tak? Jest czas. Jest czas. Super, bo chciałam o czymś powiedzieć. Jak to jest z tą naszą duszą, i z tym naszym ciałem, i z tymi relacjami, i z ranami, i z tym wszystkim, co patchwork proponuje. To tak jak w naszej seksualności, czy w spotkaniu z drugim człowiekiem. Ja spotykam mężczyznę i jest coś takiego jak Eros i on mówi, dzisiaj Sole tak ładnie to powiedziała, tak trochę po tobie powtórzę, mogę. I ten Eros mówi tak, Boże, jak jest pięknie, jaki on jest piękny, ten mężczyzna. Jezus, jaki wspaniały, daje mi kwiaty. Patrzy na mnie w ogóle, akceptuje taką, jaką jestem. W ogóle przyjeżdża po mnie na kolację. I tutaj możemy włożyć, może być mężczyzna, może być kobieta, może być praca, może być nowa jakaś, nie wiem, sytuacja, jakaś podróż, cokolwiek. Cokolwiek. I on przychodzi po to, żebyś ty zobaczył, że tak może być zawsze. Absolutnie zawsze. Tylko wtedy twoja dusza mówi tak, no dobra, ale przyniosłeś te rany duszy, więc ten Eros ci pokazał, jak może być. Rany duszy się nagle ujawniają w relacji, on już do mnie nie dzwoni, już mi nie daje kwiatów, nagle mi coś odpowiada, szef mi coś tam złego powie, cokolwiek. I zaczynają się, i zaczyna się, no nieprzyjemnie się zaczyna. Jazda. Zaczyna się dzika jazda. Zaczynamy się kłócić, zaczynamy się oddzielać, zaczynamy obwiniać, zaczynamy negować, przecież ty, przecież ja, przecież to ja jestem ważniejsza. I dusza, twoja dusza proponuje ci, żebyś ty poczuł te rany w sobie, żeby się poczuł w sobie, przebrnął przez to, przetransformował, otworzył swoje serce, zaakceptował i dalej wybrał, żeby być dalej w tym samym momencie. Właśnie tego doświadczamy. Jesteśmy dokładnie na tym poziomie, przynajmniej ja. Że rzeczywiście tak może być każdego dnia. Absolutnie. I to jest właśnie to miejsce, w którym ja jestem odpowiedzialna za siebie, bo jeżeli
już jestem po pewnych przejściach, można powiedzieć, mm-hmm. i w jednej, w drugiej relacji, czy w jakiejś pracy, jednej, drugiej, wydarzyły mi się pewne sytuacje, które widzę, że są powtarzające, to jest to miejsce, w którym ja mogę się zastanowić, okej, być może jest jakieś moje nastawienie, które przyciąga z pola tak zwanego ten typ mężczyzn, czy takie kobiety, czy takie prace, bo to nie jest ten mężczyzna, czy ta kobieta, tylko to jest odbicie, jakie ja projektuję na tą drugą osobę i w jakiś niejaki sposób wymuszam. Wszyscy znamy ten mechanizm projekcji, bo już jest, jak gdyby w świadomości funkcjonuje, ale bardzo często łapiemy się na tym, że jeżeli mi ktoś zrobi jakąś krzywdę albo komuś, bo na przykład jak ktoś zrobi krzywdę zwierzęciu czy dziecku, to nie umiemy inaczej, jak tylko od razu obwinić. To znaczy, że jak gdyby nie znamy tego przełącznika, który mówi, okej, a może jest jakaś informacja w tym, co się dzieje dla mnie. I to nie znaczy, żeby nie reagować i nie powstrzymywać agresji. Absolutnie nie. Ale żeby tego nie robić, skalując agresję. Bo jeżeli ja widzę, że na przykład dzieje się jakaś sytuacja niesprawiedliwa i oburzam się i się wkurzam i będę się teraz walczyć, to tylko dodaję do puli agresji jeszcze cegiełkę mojej agresji. I wydaje mi się, że to jest słuszne, bo jeżeli się na przykład zabiję, czy tak mówię na skróty, ale jeżeli się zatrzyma tą sytuację i się uratuje tą ofiarę i ten zły człowiek czy zła osoba zostanie ukarana, to wtedy ja będę spokojny. I wtedy nie będę czuć. Jeżeli ja mogę poczuć, to ta sytuacja już nie musi się powtarzać. Mhm. I jeżeli na przykład nie ma we mnie, ja pamiętam jak Ania przyjechała z Argentyny na początku, to ciągle widziała sytuację, pamiętasz? Cały czas. Ja ciągle widziałam agresywne sytuacje, zwłaszcza z dziećmi, jak matki biły dzieci, jak popychały, jak dzieci w wózkach płakały. Non stop, ja mówię sobie, Boże, gdzie ja z tej Polski przyjechałam? Jezu, to tu jest agresja wobec dzieci, o co tu w ogóle chodzi? Ja byłam tak strasznie wystraszona. Aż w końcu sny miałam w ogóle jakieś niesamowite. Aż w końcu zaczęłam wchodzić w siebie i zaczęłam pracować nad swoim wewnętrznym dzieckiem, ale ja byłam tym dzieckiem i ja byłam tym oprawcą, czyli ja pracuję nad aspektem oprawcy dziecka w sobie. Czyli ja jestem tą matką, która bije i ja jestem tym dzieckiem, które zostało skrzywdzone. Dokładnie tak. Nie oddzielam się, że ta jest zła, ten jest dobry. To jest trudne miejsce. I w tym samym czasie, my mieszkamy niedaleko siebie, tu w Warszawie, to ja w ogóle nie widziałam takich sytuacji. Ja myślę sobie, o czym ona mówi? Ja nie wiem, czy my chodzimy do innych sklepów, czy ona, może kiedyś pójdziemy razem i ja zobaczę, bo naprawdę ani razu mi się nie zdarzyło nie zdarzyła mi się taka sytuacja. Także rzeczywiście przyciągamy pewne rzeczy, jeżeli możemy to czytać i możemy to poznawać i wziąć to do swojej codziennej pracy, to wtedy te rzeczy nie muszą dziać się mi. I to jest też super, że być może ja codziennie płaczę. Taka jest część. I to jest ta cena, którą się płaci za to, żeby móc czuć się szczęśliwym i czuć się bardziej spełnionym. Że jeżeli ja pragnę tego szczęścia i pragnę tej realizacji, ale nie chcę zapłacić cenę, którą jest czucie tego, co nie jest komfortowe, to nie jestem w prawdzie. To oddzielam się od części rzeczywistości i wybieram tylko jakiś fragment. Na przykład jakbyśmy wzięli ten obraz, to ja wybieram na przykład to, co mi się tutaj podoba. Ale to, co już mi się nie podoba, to ja tego w ogóle nie biorę, nie widzę tego. Kadruję, neguję. To jest zobowiązanie wobec naszej duszy. Dokładnie. Ani mniej, ani więcej. Oddychajmy. Dużo tych informacji mamy w ogóle na... Mogłybyśmy tak cały dzień i całą noc. Panie Pawle, czy mamy teraz czas, żeby jeszcze odpowiedzieć na pytanie? Czy ćwiczenie możemy po, czy przed? Jak to jest? Właśnie. Jakby było lepiej. Jak to jest? Czy teraz odpowiedzieć na te dwa pytania, które przyszły? Bo my tu się, Panie Pawle, będziemy Ciebie pytały. Pięknie mówisz. Tak, zróbmy to ćwiczenie i te pytania, które tu się pojawiły i przejdziemy do kolejnej części. To możemy najpierw pytania? Nie, to pytania tutaj są. Nie, pytania z tego, to są dwa pytania.
A, żeby, ale powiedział, żeby później odpowiedzieć. Aha, żeby później pytania. Dobra, dobra. Więc znowu zapraszamy Was, żebyście usiedli wygodnie, rozluźnili się. Jest dużo informacji, którą dałyśmy, więc żeby to się wszystko, nie naraz wszystko dojdzie na pewno do wszystkich Waszych ciał. Weźcie parę głębszych oddechów. Jeżeli możecie, możecie zamknąć oczy. Jeżeli nie, to po prostu wejdźcie swoim spojrzeniem do środka. I teraz nie musicie nic zapisywać. Ten, który będzie chciał, to możemy te pytania potem przekazać, jeżeli będzie, ale to już jest jak gdyby inne narzędzie. Możemy położyć jedną rękę na naszym łonie, a drugie na sercu. I pierwsze pytanie jest, jak się czujesz wobec siebie samego i w stosunku do Twojego życia? Tutaj nie musicie formułować zdań, możecie po prostu poczuć, jaki stan towarzyszy Tobie, gdy konfrontujesz się z samym sobą i swoim życiem. Drugie pytanie to jest, czy czujesz się całkowicie bezpieczny przy innych? Kolejne pytanie. Czy czujesz się wygodnie w swoim intymnym ja wobec innych osób? Czwarte pytanie. Czujesz się pełen resentymentu, niepokoju, napięcia, albo czujesz się samotny i wyalienowany? A może potrzebujesz dużo zadań i aktywności, aby ulżyć Twojemu niepokojowi? Pod tymi wszystkimi warstwami maski i niższego cienia jest nasze prawdziwe ja, do którego dążymy, który chcemy zintegrować, poznać i z którego poziomu chcemy funkcjonować. Gdy przechodzę przez kolejne warstwy obłudnej maski, tudzież ciemne zakamarki, blochy niższego ja, powoli integruję, wyzwalam te aspekty, które do tej pory są wyalienowane, są odtrącone, pokutują. I powoli, tak jak ktoś, kto idzie wyzwolić skazańców, otwieram kolejne pokoje, przestrzenie. Integruję w moim sercu te wszystkie aspekty, które były odtrącone i były też
był to system taki, którym był mi potrzebny, żeby się ochronić, gdy byłem mały. Bo dziecko nie ma możliwości podtrzymać bólu. Nie może trwać w bólu, więc musi wymyślić jakiś mechanizm i zastosować, aby się ochronić. I to jest dobre, i to jest potrzebne. Bo gdyby nie to, to by nas tutaj nie było. Ale gdy jesteśmy dorośli, jesteśmy znieczuleni w wielu miejscach i gdy siebie poznajemy, integrujemy, powoduje to, że mogę też korzystać z pełni mojego potencjału, mogę cieszyć się życiem, mogę odczuwać przyjemność w zupełnie nowy sposób. I to jest to, czego możemy się nauczyć właśnie na tej ścieżce. Oddychamy, możemy otworzyć oczy. Tak, nie możemy być szczęśliwi, jeśli tylko chcemy te dobre emocje, zaakceptować i te dobre strony życia, a odrzucamy te, które nie są do końca przyjemne. Więc życie przynosi nam wiele sytuacji. Chodzi o to, żeby je przeczuć i zintegrować i zaakceptować wszystkie w sobie. Pytanie. Uwielbiam pytania. Przesunę w dół. Nie, odwrotnie są. No tak, dobrze. Czy wziąć odpowiedzialność za kogoś? Alicja. Czy wziąć odpowiedzialność za kogoś? Nie wiem, co Alicja chciała za to powiedzieć. Czy my możemy nie, wziąć odpowiedzialność jest tak. Są dwa miejsca. To jest tak. Jeżeli ja biorę odpowiedzialność, to ja nigdy nie biorę odpowiedzialności za drugą osobę. Chyba, że to jest naprawdę malutkie moje dziecko. Tak? Natomiast to, co ja w patchworku, to, co ja robię inaczej niż w innych może ścieżkach albo tego, czego nie robimy potocznie w naszym życiu, że nie obwiniamy. Bo jeżeli ja obwiniam kogoś albo siebie, to jest tak, jakbym spłaszczała, uniemożliwiała, żeby ta osoba mogła cokolwiek zmienić albo poprawić. Dlatego ja w relacji biorę odpowiedzialność za moje i zostawiam drugiej osoby jej. Bo ja nie mogę być odpowiedzialna za siebie, za moje reakcje i za reakcje drugiej osoby. Mm-hmm. Okej, tu było chyba pierwsze pytanie jeszcze Alicji. Jak zrobić introspekcję ze złością i agresją okazaną własnemu 4-letniemu dziecku z konsekwencją wyrzutów sumienia po każdej okazanej emocji? Dziękuję za odpowiedź. Tu jest wiele aspektów, Alicja, o których mówisz. Sytuacja byłaby jakaś. Twoje dziecko robi coś. Zamknij na chwilę oczy. Nie wiem, czy możemy cię na kamerce zobaczyć, Pawle, czy to w ogóle możliwe? No nie, nie. A nie możemy. Jest takie prawo. Dzieci nam pokazują wszystko to, co my negujemy. Absolutnie wszystko. No oczywiście nie chcemy tego zobaczyć, dlatego to negujemy. Więc cokolwiek twoje dziecko ci pokaże, będzie tym, Alicja, co ty w sobie masz. Tym, co w sobie negujesz. Jak to było, kiedy ty byłaś mała? Kiedy miałaś 4 lata? Rodzice cię kochali, akceptowali, nigdy nie uderzyli, nigdy nie byli źli ani agresywni wobec ciebie? Ta złość i agresja pod spodem mają bardzo, bardzo dużo bólu. Więc żeby nie poczuć bólu i nie poczuć tego, co w tobie jest, zaczynasz się złościć. Jesteśmy agresywni. Pierwsze, tu jest wiele aspektów do pracy, natomiast na początek powinnaś popracować ze swoim wewnętrznym dzieckiem, zobaczyć, co twoje 4-letnie dziecko ci pokazuje. Wejść i dać mu to, czego nie dali ci rodzice. A drugie to popracowanie ze swoim aspektem, który się złości, jest agresywny. Zaakceptować go, zintegrować, popracować nad tym cieniem, a to już jest trochę na inny webinar. Mhm. I wyrzuty sumienia do niczego nas nie doprowadzają. Zawsze zostajemy w tym samym miejscu, jak mamy wyrzuty sumienia. Natomiast tak możemy poczuć głęboki żal tego, że nas uderzono i że my uderzamy.
a przede wszystkim spójrz w oczy Twojemu cudownemu dziecku. Zobacz, jakie jest piękne. Zobacz, jakie jest cudowne. Marek, czy możemy powtórzyć 5 ran duszy? Zdrady, opuszczenia, osądu, negacji, oddzielenia. I trochę o pracy, zapobieganiu, zostawiania siebie, aha, dla innych. Zapraszamy Cię chyba, Marku, na następny webinar, chyba, że Sola chcesz odpowiedzieć tutaj. Znaczy, to jest tak, że za każdym razem, kiedy ja, będąc w relacji z drugą osobą, czuję, że zostawiam siebie, to znaczy, że ja nie, to jest tylko informacja, że ja nie jestem w prawdzie, bo gdy jestem skontaktowany z prawdziwą moją potrzebą, to uwzględnia to też potrzebę drugiej osoby. Jeżeli jest jakiś konflikt potrzeb i ta osoba domaga się czegoś i ja jemu daję i to jest kosztem moim, to znaczy, że jestem w dualności, w miejscu, w którym jest albo jego, albo moje. I nie ma możliwości dogadania się, dlatego że za wszystkie rozwiązania będą złe, bo nie będą uwzględniać obu osób. Ale to jest, jak mówi Ania, to jest cały bardzo szeroki temat, ale super do pracy. Świetny, świetny temat. Następne pytanie. Marlena. Cześć Marlena, witaj. Gdzie i jak można nauczyć się, żeby pracować tą metodą i pomagać innym? Nauczyć się metody można... Tak naprawdę jeszcze w Polsce w tej chwili nie ma takiej szkoły, ale jest na świecie. W Argentynie, jeżeli się zna hiszpański, w Meksyku, w Urugwaju, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie. Także jest dużo takich centrów patworku. Natomiast pracując z nami można poznać te podstawowe narzędzia i podstawy. W przyszłości mamy zamiar w Polsce właśnie stworzyć szkołę facylitatorów patworku. My za nią jeździłyśmy do Argentyny, żeby zrobić takie 3-letnie szkolenie, więc ale być może te możliwości online'owe otworzą nowe portale, żeby pewne szkolenia były bardziej dostępne. Jeżeli byłaby taka potrzeba, byśmy to wzięły pod uwagę. Następne pytanie. Jak rozumiecie patrzenie na agresję z zewnątrz, na oprawcę i dziecko, które jest bite, że to jest w nas jednocześnie? Czyli co z tym robicie z punktu widzenia siebie? Czyli co wtedy robicie? Czujemy. Tak, czujemy, bo to jest jak gdyby pierwszy krok, to jest poczucie ofiary, bólu ofiary. To jest to miejsce, w którym jest łatwiej się skontaktować z tym bólem. Natomiast nie zostajemy w bólu ofiary, bo to jest ból, który się cały czas jak gdyby odnawia i gdy ja mogę się w nim taplać, prawda, wiele, wiele lat i nie wyjdę ani do przodu, ani do tyłu, a będę cierpieć. My zapraszamy do pracy z bólem, co nie jest tożsame z cierpieniem. Ból to jest takie miejsce, które sprawia jak przyjemność. To jest to miejsce, w którym ja czuję ulgę i uwolnienie, jeżeli pozwolę, aby ta prawda i ten ból mnie przeszył i oddaję go. Nie tkwię w tym. To, co mówiła Sola na początku, że ja jak przyszłam do Polski, to widziałam ciągle takie sytuacje, więc ja tylko jak ja je widziałam, to natychmiast wchodziłam w siebie, czułam to i przepuszczałam i potem już więcej nie widziałam takich sytuacji. Czyli my biorąc odpowiedzialność za swojego oprawcę, za swoją ofiarę, pomagamy i emanujemy tą świadomością, żeby tego więcej wokół nas nie było. Gdy tutaj też pytanie jest o wykład. Patchwork bazuje na 258 wykładach, który dotyka bardzo różnych tematów. Na razie jesteśmy w procesie tłumaczenia na język polski, a jeżeli ktoś zna dobrze angielski, włoski, hiszpański, niemiecki, chorwacki, japoński, jest przetłumaczone, są wykłady przetłumaczone na wiele, wiele języków, jeszcze nie na język polski, jesteśmy w trakcie i z tego co wiem właśnie już będzie to tłumaczenie dostępne tego wykładu i będzie zamieszczone właśnie na
na portalu Pawła. I zapraszamy do czytania, tak samo tworzymy stronę internetową Patworku, gdzie też będą wszystkie wykłady do tej pory przetłumaczone, a jest ich już trochę. I tu dziękuję wszystkim tłumaczkom, które tworzą zespół bardzo, bardzo zwarty. Zgrany. Tak, i tłumaczą dosyć w szybkim tempie, także będą te tłumaczenia dla wszystkich dostępne. Ostatnia minuta na pytanie. Widzę, że już mamy mniej więcej czas. Czy jest jeszcze jakieś pytanie, albo ktoś chciałby nam zadać pytanie na żywo? Bo tutaj nic chyba już nie widzę. Może zostawmy jeszcze pytania, znaczy to czas można pisać pytania, a jak się pojawią, to odpowiemy na nim na końcu. A teraz w międzyczasie możemy powiedzieć o warsztatach, jest też konkurs i tak dalej. Ja wkleiłem ten link do tej strony amerykańskiej, pathwork.org, i tam są te wszystkie wykłady dostępne za darmo do pobrania po angielsku. Jak ktoś nie ma problemu z językiem, to można sobie już teraz powoli czytać ten temat. A tak jak powiedziałem, już część wykładów jest, jak powiedziała Sola, jest przetłumaczona i wkrótce będzie pewnie opublikowana. Jeżeli chodzi o te warsztaty, które my rozpoczynamy z dzisiejszym webinarem, a tak naprawdę rozpoczną się 22 stycznia, to będzie to cykl dosyć nowatorski, jeżeli chodzi także o Mind, Body, Spirit, bo będą to warsztaty połączenia webinarów i takich meetingów online, w których będzie można spotkać się twarzą w twarz i ćwiczyć konkretne tutaj właśnie, wykorzystywać konkretne narzędzia w takiej pracy indywidualnej. Te warsztaty rozpoczynamy 22 stycznia i będą one przez 6 tygodni kolejnych w takich trzech częściach, czyli one będą w takim układzie, że będzie najpierw webinar z takimi bardziej teoretycznymi informacjami, w takiej formie jak dzisiaj powiedzmy, a zaraz tydzień później będą ćwiczenia w formie właśnie takiego meetingu, gdzie każdy będzie miał dostęp do mikrofonu i do kamery i będziemy mogli już sobie konkretne sprawy przećwiczyć, konkretne narzędzia wykorzystać nawet w mniejszych grupach, bo jest także możliwość pracy w indywidualnych grupach 1:1 bądź też kilkuosobowych. Więc to będzie nowe narzędzie od strony technicznej, a od strony teoretycznej to możesz, Soles, jakby rozszerzyć tą tematykę, bo tutaj, jak widzisz, jest pierwsza część i prawa boskie właśnie, które tutaj pierwsze są jak gdyby bazą patworku, to jest właśnie prawo samoodpowiedzialności, ale ładniej nazwane samostanowienia i wolnej woli. Prawa boskie to jest w ogóle bardzo duży cały temat, bo tego jest trochę więcej, ale tak jak na przykład prawo braterstwa między innymi i inne, ale introspekcji. Ale prawo samostanowienia jest taką bazą patworku, dlatego że patwork to, co mówi, że ja jestem odpowiedzialny za moje życie. Tak? Więc tutaj właściwie wszystko od tego potem się bierze i wszystko możemy odnieść. Jeżeli ja staję, wcześniej mogłam stać tu, ale staję tu, to już jestem w zupełnie innym miejscu. Także to będzie jak gdyby rozwinięte bardziej właśnie na tym webinarze. I wolna wola. Wolna wola już od mniej więcej 6-7 roku życia. Dzieci mają wolną wolę. Ja mam akurat dzieci w wieku takim bardziej już starszym wolnym troszkę, ale to jest bardzo trudno dla rodziców zaakceptować tą wolną wolę swoich dzieci. Już nie mówiąc o, prawda, ale to jest jak gdyby taki bardzo temat nieznany. Generalnie się uważa, że przynajmniej do 18 roku życia to rodzice mają jakąś takie prawo kierowania i narzucania młodym ludziom swojej woli. A wolna wola jest tym, jak to się nazywa, czy ja po prostu mogę czynić dobro albo zło, bo gdyby tego prawa nie było, to byśmy musieli być dobrzy. Natomiast tu nie o to chodzi. I to jest bardzo też szeroki, fajny temat. Inne prawa boskie i obrazy. Dzisiaj nie było właściwie czasu, żeby zgłębić temat obrazów, ale obrazy to jest te wszystkie przekonania i właśnie
sytuacje, które zostały w nas w dzieciństwie zamrożone, a które dzisiaj tworzą nasze życie. I tu na przykład z mojego życia taki przykład właśnie, że moja mama była odcięta od swoich emocji, nie miała takiej świadomości, że być z emocjami to jest okej i tak, i to jest dobre, więc też nie pozwalała, abym ja się wyrażała. I wtedy przez to ja we mnie został ten obraz, że kobiety są, nie kontaktują się z emocjami. I po tym dorosłym życiu spotykałam kobiety, które nie były skontaktowane z emocjami. I to już potem idzie w dorosłe życie. Tak samo jak ja nie byłam skontaktowana i właściwie byłam bardzo szczęśliwa. Nie zdawałam sobie sprawy, ile jest pokładów bólu we mnie. Moje życie było całkowicie spełnione. Tak? To jest więcej taki. I tu będzie praca z tymi obrazami. To jest właśnie w tej drugiej części. Na drugim webinarze będziemy zagłębiać temat masek. Będziemy szukać, jaka maska jest u nas na samym wierzchu, albo taka najbardziej aktywna. I jaka jest inna, która za nią się kryje. Jak powstała być może, czemu mi służy. I też jak się łączy obraz, ten obraz właśnie, który w nas zastygł w dzieciństwie, z tymi różnymi maskami, tymi, które ubieram, aby wyjść do życia, do ludzi. Tu będziemy, jak gdyby najpierw na tym drugim webinarze będziemy zgłębiać tą teorię, trochę więcej damy różnych aspektów tego tematu. Będziemy się bazować też na wykładach, które będą Wam dostępne. Właśnie o maskach na przykład jest parę wykładów. Można to sobie też będzie poczytać. I potem będą do tego odpowiednie ćwiczenia, tak? Jaką maskę wybrałem w dzieciństwie, właśnie jak ona funkcjonuje, kim jestem, gdy jej nie mam, kim jestem, jak ją zakładam. I też ten głos wewnętrznego krytyka, który cały czas pcha mnie do perfekcjonizmu, do tego, że muszę być jakiś. Albo jakaś. Będziemy to rozpracowywać, żebyście mogli się jak gdyby z tym skonfrontować, ale też się od tego uwolnić. Nie mam jeszcze też coś do powiedzenia. Nie, okej. Okay. Trzeci webinar to będzie poznanie cech niższego bytu. O, tak. To jest coś, co bardzo lubimy. Niższy byt zawiera całą naszą energię witalną. Ach. To znaczy, jeżeli ktoś jest bez sił, depresji, o, szaro na dworze, o, jest zimno, o, jest ciepło, o, nie chce mi się, jest zimno. To już można podejrzewać, że jest aktywny właśnie niższy byt. Popracujemy z wewnętrznym dzieckiem i niższym bytem, bo tak jak dzisiaj trochę powiedziałam, dziecko zawiera część tego niższego bytu. Poznamy, skąd w ogóle to się wzięło, skąd się wzięło zło w ogóle. Które też nam jest potrzebne. Nasz potencjał uwięziony w niższym bycie, tak jak Sole przed chwilą powiedziała, że jak z nim trochę popracujemy, to potem okazuje się, że mamy tak dużo energii, jest nam tak gorąco, że w ogóle się rozbieramy i cały dzień jesteśmy na chodzie. Prawdziwy ból duszy, a ból ofiary. To już była mowa. I te spotkania, te ćwiczenia, te spotkania warsztatowe są bardzo ważne, dlatego że jeżeli ja przyjmuję wiedzę na poziomie intelektualnym, to jeżeli tego nie wdrażam w życie, nie wdrażam w moje ciało, nie wprowadzam to do moich relacji, to będzie mnie niepotrzebnie obciążać. Więc tym bardziej zapraszam właśnie do tego takiego interaktywnego kursu i też do zadawania pytań. Na grupie też będziecie mogli się dzielić waszymi różnymi spostrzeżeniami i pytaniami. Ćwiczenia z nie. Właśnie, jak się tutaj pięknie czuję to dawanie razem, aż tam gorąco. Okej. Okay. Tutaj właśnie jeszcze od tej strony takiej typowo właśnie technicznej te wszystkie terminy były rozpisane, czyli w zasadzie to jest końcówka stycznia i luty. No i tak samo jak na innych warsztatach, jeżeli uczestniczyliście, mamy dostęp oczywiście do nagrań tych spotkań. Będą także nagrania audio, jeżeli ktoś chce sobie odsłuchiwać to w drodze, ćwiczenia czy też webinary. No i będzie oczywiście
także dedykowana grupa na Facebook, w której będzie można podzielić się swoimi doświadczeniami i zapytać innych uczestników, jak to u nich przebiega. Także planujemy przynajmniej jeden live dodatkowy taki na grupie po zakończeniu warsztatów, żeby tutaj to jakby zweryfikować i dla wszystkich nowych osób uzupełnić ewentualne informacje. Mamy tutaj dwie opcje tych warsztatów. Jedną z takim podstawowym dostępem, a w drugiej opcji mamy także indywidualne spotkania z Solą lub też Anią, takie powiedzmy 20-30 minutowe, w którym będzie można sobie właśnie swój personalny tutaj proces zweryfikować. I także mamy dla wszystkich, którzy są niepewni tego całego cyklu, taką gwarancję satysfakcji, taką, że po opłacie można uczestniczyć w tych pierwszych warsztatach, pierwszym webinarze, pierwszych ćwiczeniach. I jeżeli na przykład stwierdzimy, że to nas nie wzmacnia, nie widzimy w tym wartości, która przekłada się na nasze życie, to możemy albo po prostu bez tłumaczenia napisać i poprosić o zwrot wpłaty, więc to jest takie bezpieczeństwo też dla Was z drugiej strony. Warsztaty w tej opcji z dostępem na rok to jest koszt 590 zł, a z dostępem bez ograniczeń czasowych oraz z dodatkową sesją indywidualną to koszt 100 zł większy. Dzisiaj mamy dla Was 24, tak jak to często bywa, specjalny kod, który obniża te ceny dodatkowo jeszcze o 100 zł. Więc jeżeli jesteście zdecydowani, to jest taka opcja po wpisaniu kodu PAFWORK. Można skorzystać z tej tutaj naszej oferty i oczywiście, tak jak też powiedziałem, jeżeli ktoś się rozmyśli, to też nie ma problemu ze zwrotem. Jak to wygląda technicznie? Wchodzimy na tą stronę, której link został wysłany właśnie Wam na czacie i podczas składania zamówienia w tym miejscu wpisujemy PAFWORK i wtedy nasza cena się obniży o 100 zł i będzie można korzystać właśnie z lepszej tej oferty. Tutaj jeszcze jest podsumowanie terminów webinarów. Warto oczywiście być na żywo, szczególnie na tych ćwiczeniach, więc tutaj sobie sprawdźcie, czy w tych terminach 29 stycznia, 12 lutego, 26 lutego o godzinie 20 będziecie w tych godzinach w domu. Natomiast jeżeli chodzi o webinary, to one będą oczywiście nagrywane, więc będzie można sobie oczywiście je odsłuchać jako wideo w dowolnym czasie, więc tutaj bym się nie nastawiał na te właśnie te terminy webinarowe, żeby koniecznie trzeba być wtedy z nami na żywo. Okej, tak więc wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o taki wstęp. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania związane było jeszcze z... jedno pytanie. Nie mogę go sobie znaleźć, to nie było tu. Było jeszcze jedno pytanie. Tak, pytania się pojawiły tutaj właśnie. Co zrobić, żeby się nie zniechęcić ogromem pracy, bo to strasznie skomplikowanie brzmi. No więc mówię ja, a nie odpowiedzieć. Tak. Jak samo słowo praca, to już zniechęca. Lepiej byłoby powiedzieć zabawa, więc ja uważam, że można byłoby to nazwać jak taką eksplorację nowego terenu. Mogę żyć idąc jedną utartą ścieżką. Kto mi zabroni? Nic. Ja mogę robić, co chcę. Jeżeli ja myślę, że ja mogę odkryć cały ogromny, nie wiem, czy góry, Himalaje, czy pustynie, czy jakiś obszar, które są we mnie, nie wychodząc z tej ścieżki utartej, to prawdę mówiąc, to jestem w iluzji. I też mogę w niej być, bo kto mi zabroni? Tutaj jest prawo wolnej woli i prawo samostanowienia. Jeżeli chcę, to mogę, a jak nie chcę, to nie muszę. To jest raz, ale mogę się zabawić i zrobić z tej pracy przygodę. O, co jest tutaj za tym zakrętem? A co tutaj, dokąd mnie ta mała ścieżka prowadzi na bok? Jeżeli ja wezmę to jako pasję, jako sposób życia, to uwierzcie mi, że te efekty przychodzą bardzo szybko. To nie znaczy, że mogę Wam podpisać certyfikat, bo jaka jest prawda tej pracy, to każdy z Was w swoim sercu wie. Bo tutaj nie można nikogo oszukać. Ani mnie, ani nikogo. To jest praca samego siebie z sobą, żeby się poznać.
Więc ja mogę na przykład mieć, ktoś przychodzi do mnie na sesję i nie chce się otworzyć. Okej, okay, co ja mogę? To ja nie mogę się wedrzeć w jego terytorium. On musi mnie zaprosić, ja mogę go zaprosić, pokazać mu część tej ścieżki, którą ja przeszłam. I nie jestem żadnym guru, tylko po prostu mówię, hej, jesteś tutaj w miejscu, które nie wróży dobrze, ale masz możliwość pójścia w tą stronę, tu, popatrz w górę, popatrz na dół, zobacz, gdzie jesteś. I wtedy nagle się okazuje, że ja nie muszę być w jakiejś relacji niezdrowej, albo nie muszę być sam, nie muszę być w samotności, albo nie muszę, nic nie muszę tak naprawdę. Ale muszę chcieć, muszę mieć taką ciekawość i wolę, żeby wyjść z tego miejsca. Natomiast jeśli dzisiaj jesteś na tym webinarze, to znaczy, że twoja dusza bardzo chce, a twoja osobowość nie do końca. A na osobowość składa się wszystko to, co się działo w dzieciństwie, obrazy, przekonania, dziecko, ta, i cię ściąga w dół. A twoja dusza bardzo chce, bo inaczej by cię tutaj dzisiaj w ogóle nie było. Nawet byś nie zadała tego, czy nie zadał tego pytania. A ty jesteś. I też jest to, że tutaj ktoś się zapytał, czy można przekonać kogoś. Jak przekonać kogoś? I tak naprawdę nie ma żadnej możliwości, żeby drugą osobę przekonać. I to, co my możemy, to możemy zainspirować, ale zainspirować naszym przykładem i próbą przynajmniej popracowania z sobą. Bo jeżeli ja jestem na moim fotelu doskonałości albo osoby, która pracuje z sobą, a obok mnie siedzi jakaś osoba, którą ja koniecznie chcę zmienić, bo mi to nie pasuje, że ona taka jest, to ja się patrzę, co mi nie pasuje, gdzie mi to jest przeszkadza, gdzie mam kamień, który mnie uwiera w moim bucie, a nie staram się na siłę go zmienić. Bo im bardziej ja chcę go zmienić, to tym mniej on będzie się chciał zmienić i nie zmieni się, bo to już jest agresja. Ja chcę zmienić drugą osobę, nie akceptuję jej z jej wadami. Czy ja jestem doskonała? Ja też mam wady i mam ich mnóstwo. Mhm. Także to jest taka praca, w którym ja nie mogę nikogo przekonać, ale mogę zainspirować. Mhm. To jest jedyna droga, inspiracja. Tu jeszcze ktoś, jak zobaczyć, jak patrzę i nie widzę? No wiesz, Iza. No jak patrzysz i nie widzisz, to ciągle zostajesz tutaj na tym poziomie i w ogóle nie schodzisz na poziom czucia. Więc pytanie do ciebie, czego nie chcesz zobaczyć? Co się stanie, jak zobaczysz? Co się stanie, jak zaczniesz czuć to, na co patrzysz? Co się stanie, jak zaczniesz czuć i z tego poziomu wejdziesz w twoje serce, weźmiesz głęboki oddech i poczujesz? Często dzieje nam się coś z oczami, jeśli okulary, bo mam jakieś wady, bo właśnie trudno nam jest. Ja się śmieję, patrzeć. Bo to jest kolejne pytanie, bardzo fajne. Przepraszam, czy już? O co chodzi? Jeszcze chcesz, bo mamy mało czasu, więc nie możemy wejść aż tak głęboko, jakbyśmy bardzo chciały. Ale to jest pytanie o Argentynę. Co jest w tej Argentynie? Więc w Ameryce Południowej to nie jest tylko Argentyna, ale wiem przynajmniej o Meksyku, Brazylii, Argentynie i Urugwaju, jest bardzo duży ruch otwierania się ludzi na świadomość. Bardzo dużo osób pracuje ze sobą. Na przykład na ścieżce Pathwork to, no nie powiem, że to jest popularna droga, bo tam jest bardzo dużo ludzi, więc, ale jest naprawdę, są tysiące helperów, tysiące osób, które idą tą ścieżką. W Argentynie też jest dosyć duża grupa. Nie mówiąc o innych ścieżkach, także coś jest w tej Ameryce Południowej. Zapraszamy. Natomiast bardzo się cieszę, że tak ładnie napisałeś i rzeczywiście Argentyna. W Argentynie mieszka nasza helper. Tam robiłyśmy online warsztaty, więc tak naprawdę bylibyśmy w dualności, gdybyśmy myśleli, że tam jest lepiej, a tu jest gorzej. Wszędzie jest tak samo, wszystko zależy od naszego wnętrza. Ale tutaj nadsunęło mi się taka refleksja i zaproszę Was wszystkich do tego. Jeszcze przepraszam, bo tu właśnie Iza, bo nie zrozumiałam, bo nie napisałaś do końca. Jak zobaczyć, jak patrzę i nie widzę rozwiązania problemu. Weź głęboki oddech i wypuść tak, jak my wypuściłyśmy i polecam wszystkim, że zrobić to samo. Ech.
Czasami rozwiązanie problemu nie przychodzi od razu. Czasami potrzebujemy poprosić kogoś, żeby nam pomógł. Czasami my sami nie możemy. Do tego potrzebujemy drugiej osoby, Boga, Boga w nas. Pokory. Pokory, akceptacji. I czasami jak bardzo chcesz zobaczyć już rozwiązanie tego problemu, to znaczy, że tam też jest coś do przerobienia. Bo może ta droga, którą ty robisz do tego, żeby to rozwiązać, ona jest najważniejsza. To właśnie dusza ci pokazuje, że to jest to miejsce, tu jest rozwiązanie problemu, a ty jesteś tu. Że to jest to miejsce najlepsze dla ciebie, chociaż ono nie jest bardzo fajne. Ja rozumiem, że ono jest bardzo niewygodne i ty już chciałabyś go rozwiązać, ale po coś ta dusza ci ten cudowny prezent zamiast problem przyniosła. I aż dopóki ty nie przerobisz w sobie tego, co ten cudowny prezent ci przynosi, to może się, to może na razie jest tak, jak jest. Ja chciałam też tutaj nadmienić, że właśnie moja mama była z Argentyny i bardzo jestem jej wdzięczna za moje życie i za to, że też jesteśmy teraz w przestrzeni, które ona stworzyła, w Galerii Sztuki. I tutaj za mną ta mniejsza praca to jest właśnie dzieło mojej mamy, która była tkaczką. I przy okazji też dziękuję w ogóle moim rodzicom, bo bez nich mnie by tutaj nie było. Obydwoje już są w innym planie, już ich nie ma ze mną i bardzo za nimi tęsknię. Ale też dzięki właśnie tej pracy mogłam ich jak gdyby odpuścić i zintegrować w sobie. I to jest też jeden z tematów pracy, który będziemy robić, który jest bardzo ważny. Też skorzystam z okazji podziękowania swoim rodzicom za to, że jestem. Mam również dziękuję za to, że byliście, czuć było waszą energię, czuć było waszą ciekawość, waszą chęć wysłuchania, zrozumienia, nawet jeśli nie do końca jeszcze wszystko dokładnie, rzeczywiście trochę nad tym się pracuje, zanim się cokolwiek zintegruje. Natomiast mogę poczuć wszystkie błogosławieństwa, które na nas wpływają. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Nie wiem, czy coś jeszcze, Pawle, mamy do... No tak, tak. Tradycyjnie mamy właśnie konkurs, w którym można właśnie wygrać ekstra tutaj sesje online, dwie. Jedną sesję z Solą, jedną sesję z Anią. No i też dostęp do całej biblioteki webinarów Mind Body Spirit na 30 dni. I tradycyjnie powstanie taki post za 2 minuty, 22, pojawi się na Facebooku z taką grafiką. I prośba, żebyście te osoby, które chcą wziąć udział w konkursie i podzielić się swoim doświadczeniem, aby napisały kilka słów, czego się nauczyły, jakie są ich refleksje po tym dzisiejszym spotkaniu. I jutro do godziny, do końca dnia zbieramy takie komentarze. W sobotę lub w niedzielę wybierzemy 3 osoby, które otrzymają właśnie te nagrody, czyli 2 sesje i dostęp do webinarów. Tak, tak więc to tyle. Czy jeszcze coś mieliśmy do powiedzenia? Dziękuję za ten dzisiejszy webinar. Jest 10 w nocy, a wydaje się, że chyba 8 rano. Tyle radości w nas. Jeśli chodzi o warsztaty, to każdy z Was dostał teraz maila z informacjami, gdzieś szukał linków, jakieś informacje, to jeszcze są te 2 godziny czasu, żeby się zapisać. No i co? Widzimy się 22 stycznia na najbliższym webinarze. Ja dziękuję Sole i Ani za dzisiejsze spotkanie, za wspólną tutaj też medytację, za odpowiedzi na pytania. Ja Wam za to uczestnictwo w ten dzisiejszy wieczór w nowym roku. I do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Dziękuję. Wielkie dzięki, do zobaczenia na warsztatach. Super, Robert, widzimy się. Kto tam jeszcze? Dzięki, Heniu! Okay. Jeszcze tylko dopowiem, że ten dzisiejszy webinar jest nagrany i będzie dostępny na Facebooku pod tym linkiem, gdzie teraz trwa transmisja. Postaram się też wkleić na czacie ten link do tego wideo, dla tych, którzy są teraz na Zoomie.
Paweł, miałam takie pytania, czy ktoś może, bo nie mógł być na tym webinarze, czy może to zobaczyć jak gdyby poza? No właśnie teraz mówię o tym, że jest nagranie na Facebooku dostępne i tutaj klejam link. Jak ktoś dołączył w połowie bądź też w drugiej części, to można sobie zaraz to otworzyć już za moment, a webinar w lepszej jakości trafia do biblioteki webinarów oczywiście. Tak więc jeszcze raz wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia na koniec spotkania. Super, super. Dziękujemy bardzo. Każde Wasze podziękowania są wspaniałe i dochodzą do naszych serc. Bardzo cieszą. Dziękujemy bardzo. Pa. Do usłyszenia. Dzięki, pa. Pa, pa.